Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie panny w horoskopie tygodniowym od 30 października do 5 listopada. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Panny, horoskop tygodniowy od 30 października do 5 listopada. Rady, wskazówki, panny. Panny. No super, ale będzie fajny tydzień. Jak zaczynacie? Rycerz denarów, jakieś dobre wiadomości, newsy, legalizacje, być może zaręczyny, jakieś awanse, pozytywnie zakończone sprawy różnego rodzaju. Także no super początek tygodnia. Co Wam może poprzeszkadzać? Szóstka kielichów, dziewiątka denarów. Może Wam poprzeszkadzać otoczenie, które jest wokół Was, środowisko, które po prostu może być mało dojrzałe emocjonalnie. Możecie się wkurzać. Nie warto brać tego do głowy. Karta rady, trójka kielichów. Radujcie się, radujcie swoje serca fajnymi rzeczami, które lubicie robić. Cieszcie się, będą powody do świętowania, mogą być jakieś spotkania w fajnym otoczeniu, w miłym towarzystwie, dobre wiadomości, sukcesy, zwycięstwa. Super! To, co nieunikniony i wynik, karta głupca i as denarów. Nieuniknione jest to, że po każdej burzy nadchodzi słońce. Karta głupca mówi o nowych początkach, o nowych możliwościach, być może o jakiejś nowej pracy, o nowej miłości, ale to jest nowa jakość, nowy komfort życia. I as denarów mówi o szansach do wykorzystania. Będą szanse na zyskiwanie na płaszczyźnie zawodowo-finansowej, ale również inwestowanie czasu, energii, siebie w jakąś relację, czy w jakąś pracę, w jakiś aspekt. Będziecie dużo dawać od siebie, ale dużo do Was powróci. Dobro powróci zwielokrotnione. Także super. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę świetnego tygodnia. Pa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.